przyznaję się od dawna do tego, że sam posiadam pierwiastek kobiecy i odczuwam go i w żaden sposób nie mam zamiaru tłumić ani go chować. To cecha basistów w ogóle. Dziękuję. Spójrzcie na jego paznokcie. To pozostałość po Halloween? Mhm. Cześć, Wojtek Mazalewski. Cześć, dzień dobry. Dzięki, że zechciałeś spędzić ze mną chwilę, moment. I chciałam Cię zapytać od razu, czy Ty czujesz się dorosły? Tak, czuję się dorosły, ponieważ 8 lat temu zostałem ojcem. Czyli w momencie, kiedy masz kogoś pod opieką, to już nie jesteś sam, tylko dzieckiem. A ja myślałam, absolutnie, że w Twojej tak. branży nie wolno być dorosłym. Bycie muzykiem pozwala mi zachować, że tak powiem, młodość, dziecinność w sobie. Bo jako artysta muszę pozostawać wolny i muszę robić to, co chcę, więc... Jak to? Przepraszam, ale jak ja słyszę o Twoim życiu, o tym, ile jest koncertów, jak daleko musisz podróżować, jak często, jak pieczołowicie podchodzisz do pracy nad kolejną płytą, to wydaje mi się, że masz dłuższą listę obowiązków i powinności niż typowy pracownik korporacji. To jest wolność? Jeżeli kochasz to, co robisz, ani jednego dnia nie spędzisz w pracy. Okay. Moim zdaniem nie liczy się ilość, tylko jakość. Im więcej tak naprawdę pracujesz, uczysz się jakby coraz lepszej organizacji tego całego procederu. To jakoś zaspokaja czasami moje potrzeby udowadniania, że wszystko jest możliwe i że rzeczy, które są niemożliwe, da się zrobić. Ile jesteś w stanie faktycznie zatrzymać momentu dla siebie, żeby je przeżyć świadomie i żeby zresetować się w tym wiecznym graniem koncertu? Jedną z największych sił w naszym życiu jest siła przyzwyczajenia. Każdy z nas w każdej sekundzie, minucie cały czas poddany jest emocjom, myślom, które cały czas przez nas krążą. Moim sposobem na to jest praktyka i medytacja. Jest to taki moment, w którym pozwalasz tym myślom jakby płynąć i traktujesz je jak chmury na niebie, ale nie jako nie traktujesz je jako siebie. Jeżeli cały czas jakby regularnie się to praktykujesz, to prędzej czy później zaczynasz doświadczać spokoju i tego, kim się czujesz poza tym wszystkim, co musisz zrobić, czego od ciebie oczekują, czego ty oczekujesz, czego się boisz i tak dalej. Czyli wyrabiasz sobie taki dystans. Wyrabiasz sobie umiejętność spojrzenia na to, jakimi rzeczy są. A ile to czasu zajmuje? Ja staram się robić to kilka razy w tygodniu. Postanowiłem parę lat temu o tym, że będę jeździł na takie odosobnienia raz do roku i staram się to robić w styczniu albo latem. Jadę po prostu do ośrodka odosobnieniowego, gdzie mogę spędzić kilka dni w oderwaniu od cywilizacji, od rzeczywistości w ogóle. I co ci to daje? Jaki wracasz po takim odosobnieniu? Moi przyjaciele, partnerzy, moja rodzina bardzo mnie lubi, kiedy wracam z tych odosobnień. No, ale co, jesteś milszy, śmieszniejszy, seksowniejszy? Na pewno spokojniejszy. Każdy z nas to przecież przeżył, kiedy w ciągu kilku godzin po prostu zdarza się mnóstwo niefortunnych wypadków, w których tak naprawdę z każdą minutą jakby tracimy swój idealny plan. Tak. W moim przypadku... Życie bardzo często psuje nam plany. Tak. I w moim przypadku, kiedy bardzo dużo pracuję, jestem pracownikiem, jestem też idealistą, bardzo chcę, żeby wszystko wyszło, udało się to, co opowiadałem, próbuję zrobić rzeczy niemożliwe, tak. udowodnić, że to się da. Jedno małe niepowodzenie potrafi wywołać bardzo wiele innych kolejnych. Umiejętność powstrzymania się od tego, żeby wpaść w irytację bądź w złość, co jeszcze gorsze, jest większym gwarantem sukcesu. A skąd się wzięła medytacja w Twoim życiu? W którym momencie się pojawiła? Miałem naście lat. Zawsze jakby poszukiwałem dużo na poziomie takiego, na poziomie duchowym. I teraz ten potencjał, który tak pieczołowicie rozwijasz, ziścił się w postaci nowej płyty. Z płytą Polka i z tytułem na tą płytę było tak naprawdę tak, że powstał jakieś 8-10 lat temu w Londynie. W międzyczasie też powstawały różne melodie, które jakby miały jakieś związki z właśnie z tą płytą, z,
albo w ogóle powstały i nie potrafiły znaleźć swojego domu. To też może dzięki temu, że też mam kobietę w zespole, czyli Joasię Dudę na fortepianie, o czym zawsze marzyłem. Pozdrawiamy. I to może zdecydowało o tym, że właśnie, że nagle po prostu razem opowiedzieliśmy tą historię na tyle jakby wieloznacznie, na tyle szeroko, że jakby mogę się z tym identyfikować w 100%. Jak wysłuchałam tej nowej płyty, która jest taka harmonijna, jest taka właśnie, słowo delikatna najbardziej przychodzi mi na myśl, chociaż ma swoje mocne momenty, ostrzejsze, to jednak wydawała mi się ona wyrażeniem twojej kobiecej strony. I to mi się ładnie złożyło z tytułem. Czy to jest nadinterpretacja? Nie. Podoba mi się twoja interpretacja. Przyznaję się od dawna do tego, że sam posiadam pierwiastek kobiecy i odczuwam go i w żaden sposób nie mam zamiaru tłumić ani go chować. To cecha basistów w ogóle. Dziękuję. Spójrzcie na jego paznokcie. To pozostałość po Halloween. Mhm. Kiedy rzeczywiście poczułem, że jesteśmy się w stanie tak skoncentrować, wyciszyć, żeby dać jakby sobie i jakby tym energiom kobiecym zagrać w naszej formule, to poczułem się po prostu szczęśliwy, spełniony, otwarty. Dziękuję ci bardzo za spotkanie dzisiaj. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. I zapraszamy do wysłuchania płyty.